czy mogliście przyjść do mnie do domu, zamiast mi tych pajaców przysyłać? Spokojnie, panie majorze. Spokojnie, bo się pan zmęczy. Bo mnie kurwa zdenerwował, uniosłem się. Jak na niego patrzę, to zawsze mnie nerwy biorą. Przez całe życie się nie mogę jego pozbyć. Mogę wstać, czy będzie mnie pan bił? Nie stop, czy gadaj z nim, bo ja cierpliwości nie mam. A co jest? Śledztwo jest umorzone. Akt Starzyńskiego nie ma. Zniknęły. To weźcie połowę. Ja mu jednak pierdolnę, albo każę zrobić to chłopakom. Nie przez nas. A przez kogo? Moja sekretarka, którą wysłałem po akta, uciekła z kasą przeznaczoną na wypłaty. Mam się śmiać? Mnie przenieśli do Olsztyna za tę sekretarkę, a on na emeryturę wcześniejszą. Co tu gadać? Trzeba lać! Z jakiej partii jest ten Starzyński? Z NSDAP? Franz, co ty się teraz bawisz? Politykę? Nie. Bandytą mogę być, nie politykiem. Dlaczego nas wszystkich udupili, a sekretarka zniknęła? To akurat jest proste. Bo miała teczkę. Co, chcesz powiedzieć, że w mojej firmie zamordowali mi sekretarkę, a ja o tym nie wiem? Co on pierdoli? Kto ją miał zamordować, a nie my? Kapitanie, pan sprawdzi, dokąd Starzyński wybrał się w podróż służbową. Sprawdź sobie rozkład lotów, nas to nie mieszaj. Bo my na razie mamy usta powyżej poziomu gówna. O! Niedużo. Nie gadamy z gnojem! Chodź, Tadziu! Nic nie obiecuję.